by cały świat pozyskał, a szkodę poniósł na duszy, to niepowetowana strata. A więc dusza człowieka. Dusza człowieka też powiedzieliśmy sobie, patrząc na Boże Słowo, szczególnie na Księgę Nehemiasza, nie podlega natychmiastowemu odrodzeniu wtedy, kiedy rodzimy się na nowo. Ta cząstka wymaga czasu poddania pewnego procesu, poddania się pewnemu procesowi przemiany. Duch nasz martwy zostaje wskrzeszony do społeczności z Bogiem. I to jest nowozrodzenie. Ale dusza, która może być zainfekowana wpływami tego świata, grzechem, różnego rodzaju nieczystościami, potrzebuje, aby sukcesywnie być uwalniana od tego. I w tym celu przyszedł do Jerozolimy Nehemiasz. Nehemiasz, przypominam, jako typ Ducha Świętego, bo tak na niego chcę spoglądać, tak spoglądam. Natomiast Jerozolima to jest ta nasza właśnie dusza. Ja wiem, że interpretacje przez różnych kaznodziejów i różne szkoły idą w tym kierunku, że to dotyczy Kościoła, to dotyczy czegoś większego niż, a ja to zawężam do naszej duszy. Mówiliśmy też wczoraj o tym, że tenże właśnie Nehemiasz, a więc Duch Święty, rozpoczyna penetrację tego, jaki jest stan naszej duszy, gdy przychodzi do naszego życia. On przychodzi z upoważnienia króla, on nie jest uzurpatorem, który przychodzi i wdziera się w nasze życie. Ale on ma pełnomocnictwo króla. On ma wszystko, co jest potrzebne do odbudowy mojej i twojej duszy. Do odbudowy Nehemiasz otrzymał wszystkie materiały, które mu są potrzebne, aby mury Jerozolimy znów zostały wzniesione. Ale Nehemiasz podjął się również bardzo konkretnie spenetrowania tego, jaki jest stan duszy. Duch Święty i Bóg często działa w naszym życiu w sekretny sposób. My nawet sobie nie zawsze z tego zdajemy sprawę. My jesteśmy podatni zazwyczaj tylko na te bardzo takie wielkie fajerwerki, które się pojawiają. I fajnie, to jest działanie Boga w szczególny sposób, działanie Ducha Świętego w naszym życiu, w naszym zgromadzeniach, w Kościele Jezusa Chrystusa. O tym Biblia mówi i to przeżywamy i chwała Bogu za to. Ale nasz Bóg również wykonuje wspaniałą pracę. Duch Święty wykonuje w życiu twoim i moim wspaniałą pracę. Podkreślaliśmy wczoraj, czytaliśmy, ja podkreślałem to wczoraj, trzykrotnie jest w tym urywku, w kilku wierszach powiedziane, że Nehemiasz pod osłoną nocy, gdy wszyscy spali, czyli nieświadomi byli tego, że Nehemiasz chodzi i sprawdza bramy. No tak, ale co po bramach, po naprawie bram, jeżeli mury są zwalone? Także tutaj trzeba coś więcej niż tylko naprawienie bram. Potrzebne jest wzniesienie murów pomiędzy tymi bramami, aby nie mogły przedostawać się poza kontrolą, która jest w bramach. Mówiłem wczoraj, że w starożytnych miastach to w bramach odbywała się kontrola. To tak jak punkty graniczne. Ojej, w Europie zniesione, a tutaj taka straszna kolejka. To coś okropnego. No ale cóż, no przeszliśmy przez te wszystkie bramki, sprawdzani, przepytani, no i dobrze. No właśnie, w bramach odbywa się kontrola. Wiecie, my dla naszej duszy potrzebujemy mieć taką kontrolę. W programach różnych komputerów, ja nie wiem, czy w iPadzie też to jest. W Macu, czy też to jest takie coś jak kontrola rodzicielska? Jest? O, to zaskoczyłeś. W każdym razie my potrzebujemy taką kontrolę mieć w naszej duszy, aby nie wszystko, co do nas dociera, mogło wchodzić do naszego wnętrza, do Jerozolimy. Nie wszystko ma prawo wejść. Dlatego potrzebna jest taka kontrola w bramie,
aby sprawdzać, co wchodzi. A wiecie, dzisiaj chce wchodzić do naszego życia, do naszych umysłów tak wiele różnych rzeczy. Dociera do nas ze wszystkich stron. Ale jest jedna droga, na którą ja dzisiaj chcę w szczególny sposób zwrócić uwagę, która w szczególny sposób wpływa na naszą duszę. I o niej chciałbym przez chwilę mówić. Ale zanim zacznę o tym mówić, przeczytajmy kolejny fragment Księgi Nehemiasza. To jest dopiero drugi rozdział. Ten cały kemp powinien trwać tydzień albo lepiej. Wtedy byśmy może tę księgę w jakiś sposób ogarnęli. No ale drugi rozdział 17-20. Nehemiasz mówi tak. Rzekłem do nich, do mieszkańców Jerozolimy. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy. Że oto Jeruzalem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I odpowiedziałem mi o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak. Bóg niebios poszczęści nam. My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Wspaniała postawa Nehemiasza w tym względzie. Drodzy, patrząc na Jerozolimę, Nehemiasz był czas, że zapłakał, bo żyli w pohańbieniu i byli po prostu w pożałowania godnym stanie. A jednak świątynia była odbudowana. A więc byli to ludzie nowonarodzeni, chrześcijanie, którzy mieli społeczność z Bogiem, pewność zbawienia, ale taka codzienność przynosiła wiele, wiele pohańbienia, smutku, przygnębienia. Nieraz życie chrześcijanina może być do tego podobne. Tylko dlatego, że mury nie chronią naszej duszy, że bramy są zniszczone. I czasem dochodzimy do wniosku, że będąc w takim stanie, może i Bóg nie jest zainteresowany życiem naszym. Może i Bóg w jakiś sposób patrzy z pogardą na nas. Ale prorok Jeremiasz zapewnia nas, mówiąc, cytując Boga, mówiąc takie słowa, znane nam, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Zobaczcie na Nehemiasza, który jest w Jerozolimie już, który sprawdził i zna dokładnie stan. Siostro, bracie, drogi przyjacielu, Bogu nie musisz specjalnie mówić o tym, co w tobie jest. On to doskonale zna. Ale Bóg, aby mógł zacząć działać, oczekuje, że ty sam do tego się przyznasz i zobaczysz to. Bo On tego nie będzie robił wbrew twojej woli, wbrew tego twojemu oczekiwaniu. Bóg dał nam wolną wolę i możemy czynić cokolwiek chcemy. I jak chcemy. Ktoś kiedyś powiedział taki przykład, ja dziękuję Bogu, że to nigdy nie nastąpi, że to jest tylko teoretyczny jakiś tam przykład, żeby troszeczkę może nami wstrząsnąć. Powiedział tak. Gdyby Bóg, kiedy będziemy już po tamtej stronie w wieczności, pokazał nam, jakie nasze życie mogłoby przynieść owoce, gdybyśmy szli według Jego wskazówek, za Jego głosem,
to byłoby największą karą dla każdego chrześcijanina. Bo życie nasze prowadzimy takie, jakie ono jest. Wydaje nam się, że właściwie już nic wiele ja, ty w życiu nie osiągnę. Lata biegną, minęło już ileś tam czasu. No i patrzysz, no niewielkie osiągnięcie, czy w ogóle żadnych. I poddajemy się takiemu marazmowi przygnębienia. Ale Bóg tego nie akceptuje. Bóg mówi, słuchaj, wstawaj, weź się do roboty. Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Wielki, wielki Boży mąż, Eliasz. My patrzymy na jego wielkie zwycięstwa, a on krótko po tym zwycięstwie idzie do jaskini i co? Niczym nie jestem lepszy od moich poprzedników. Życzył sobie śmierci. A Bóg mówi, chwileczkę, Eliaszu, a co ty tam robisz? Przed tobą jest wielkie zadanie do zrobienia. Wyłaź z tej dziury, wyłaź z tej jamy, wyłaź z tej pieczary. Przestań myśleć, patrząc tylko na te swoje okoliczności. No właśnie. I tu chciałbym zwrócić waszą uwagę, bo nie wszystkie te wersety o Nehemiaszu czytam. Nehemiasz we wszystkich praktycznie sprawach zaczął utożsamiać się z mieszkańcami Jerozolimy. On mówi tak. Używa zaimka my, czyli pierwszej osoby liczby mnogiej. My. Mówi tak. Jesteśmy pohańbieni, oglądamy niedolę, jesteśmy przygnębieni. Zróbmy coś. Widzicie, cały czas Nehemiasz jest przy tym, jako jeden z nich. Duch Święty pragnie się z tobą utożsamić. On pragnie, on nie przychodzi i te, ja tu, Duch Święty, chcę ciebie teraz poprowadzić, ty idź za mną. Mówi, chodźmy. Jakżeż to jest przyjemniej, kiedy słyszysz kogoś, kto przyjaźnie mówi, chodźmy razem. O nie, idź tam, zrób to, zajmij się tym, zwróć uwagę na tamto. Ja często młodszym kaznodziejom zwracam uwagę, żeby nie głosili kazań za szyby. Wiecie, co mam na myśli? Budują taki parawan tutaj przed kazalnicą i mówią, słuchajcie, ja wam mówię, wy musicie to i tamto. A ty tutaj za kazalnicą to co? Już nic nie musisz? Nie, my jesteśmy tacy sami, z tej samej gliny ulepieni. Mamy czasami tylko pewne różne zadania do wykonania. I z tych zadań będziemy rozliczani. A Boże Słowo wcale nie kryje, że ci, którzy głoszą, a jeszcze nauczają, powinni się mieć na baczności bardziej niż pozostali wykonujący inną służbę. To jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. Dlatego zwracam uwagę, nie głośmy zza szyby, zza parawanu. Bądźmy tymi, którzy stanowimy jedną całość. Dlatego też na początku powiedziałem, że nauczanie w kościele, nauczyciel w kościele, to nie jest taki nauczyciel jak w szkole, który już wszystko wie, a teraz przekazuje uczniom, którzy nic nie wiedzą. Nauczyciel w kościele jest też tym, który się cały czas uczy, tak samo jak ci, którzy go słuchają. A więc to taka dygresja. No więc Nehemiasz utożsamia się z człowiekiem, utożsamia się z mieszkańcami Jerozolimy, utożsamia się z tymi, wśród których przebywa. Za jednym wyjątkiem, a to czytaliśmy. Czytaliśmy na samym początku, czytaliśmy, wy oglądacie niedolę. Wy patrzycie i widzicie zburzone miasto, widzicie zburzone mury, widzicie spalone bramy. Czy Nehemiasz tego nie widział? Widział, ale miał inną perspektywę. Bóg ma bardzo często inną perspektywę oglądania, postrzegania naszych okoliczności.
Dlatego nie za bardzo rozumiem i sam osobiście staram się unikać w modlitwach moich, aby wytłumaczyć Bogu, co i jak powinien zrobić, gdy modlę się o rozwiązanie jakiejś potrzeby. Bo wiecie, my mamy taką tendencję. Panie Boże, gdybyś załatwił tą sprawę w ten sposób, tego zbawił, tamtemu przebaczył, a tego przyprowadził do upamiętania, to wtedy by się wszystko to ponaprawiało. I mamy własny tok myślowy. Co by to było, gdyby Bóg zrobił to, co my zaplanowaliśmy. Ale Bóg ma inne spojrzenie na to wszystko. Czasami Bóg mówi, chwileczkę, ja wiem, że byłoby fajnie, żeby ten został zbawiony, ten, żeby pokutował, a tamten, żeby został doprowadzony do jakiegoś tam uporządkowania. Ale wiesz co, ja chciałbym zacząć od ciebie. Ale my tego najczęściej nie widzimy. Bo jak modlimy się o innych, o to, żeby coś Bóg zrobił w życiu kogoś innego, to wtedy siebie nie widzimy w tym kontekście. No więc Duch Święty mówi, wypatrzycie na niedolę. I taka jest nasza natura. Patrzymy na swoje własne słabości, na przegrane możliwości, to, co by mogło się wydarzyć, a nie wydarzyło, zaprzepaszczone rzeczy. I wtedy zajmują ludzie zazwyczaj jedną z dwóch postaw. Gdy ich pytasz, jak ci się powodzi, jak się masz, to jedni, szczególnie ci, którzy są pastorami, mówią, wow, super, zbór się rozwija, wszystko jest u nas cudownie i tak wspaniale. A później idź z takim pastorem na obiad i tak porozmawiaj sobie z nim szczerze i się dowiesz, co to znaczy tak wspaniale i tak cudownie i tak dalej. I dowiesz się, że ma takie same problemy jak ty, będąc pastorem, jak ja będąc pastorem. Także no czasami w kompleksy wpadam. Spotykam pastora i on mówi, że ma cudownie, wszystko mu się układa w zborze. Ja sobie myślę, Boże, to co ja robię w tym zborze, że tyle mam problemów. Ja tu jestem wśród was, a ciągle jestem w biurze u siebie w kancelarii, bo non-stop coś mi tu piszą, ciągle czegoś oczekują. Na setki pytań odpowiadaj no, i rozwiązuj problemy. No taka jest nasza natura. To jest jedna postawa, że gloryfikujemy i staramy się upiększyć cały ten obraz. A inni już stracili to wszystko i zaczynają mówić, a z tej mąki już chleba nie będzie. Już swoje życie przegrałem. Już jestem za stary, już to czy tamto, sił nie mam, a w ogóle już nie mam na to ochoty i jesteśmy wycofani. Bracie i siostro, ja dzisiaj chciałbym powiedzieć bardzo jasno, Bóg tak na ciebie nie patrzy. Ani nie patrzy na to, że jesteś super, ani nie patrzy na to, że już z ciebie nic nie będzie. Bóg widzi w tobie i we mnie swój potencjał. Moje pytanie jest tylko, czy ja gotów jestem spojrzeć na to, jak Bóg patrzy. Wiecie, i tu chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na nasze spojrzenie. Bo stan naszej duszy zależy w olbrzymiej części od tego, na co patrzymy. I to powiem wam, że wcale nie potrzeba długo patrzeć na jakąś rzecz, aby zainfekować duszę. Aby zarazić duszę. Powszechnie wiadomo, ja się z tym zgadzam, że jeden obrazek, jedno spojrzenie jest warte więcej niż 1000 słów. Bo wiele przekazuje treści. I tutaj zacznę od wielu, wielu biblijnych przykładów, aby wam pokazać, jak jedno spojrzenie zainfekowało duszę, a ta infekcja oddziaływuje czasami na całą ludzkość, na całe narody, na całe rodziny, czy na życie indywidualne człowieka. Wszyscy znamy Ewę, prawda? Jaki ona grzech popełniła?
Owoc wzięła. A od czego się zaczęło? No właśnie, popatrzmy. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Konsekwencje? Do dzisiaj. Bracie i siostro, to jedno spojrzenie. To nie było chodzenie raz za razem i patrzenie na to drzewo i chodzenie dookoła. To było jedno spojrzenie. A tak brzemienne w skutkach. Dlatego Boże Słowo nie jeden raz mówi, abyśmy kontrolowali nasz wzrok, na co patrzymy. Bo to wpływa na naszą duszę. Nehemiasz się odciął od spojrzenia tych mieszkańców Jerozolimy. Mówi, wy patrzycie inaczej niż ja. A ja dziś chciałbym się uczyć. Boże, pokaż mi, jak ty widzisz sprawy, które dzieją się wokół mnie. O to chciałbym się modlić i prosić Boga, aby uczył mnie tego na co dzień. Bo spojrzenia nasze naprawdę wpływają na nasze życie. Dobrze, Ewa. Przejdźmy dalej. Kolejna żona. Ojejku, panie, wybaczcie mi. Ale zaraz będzie pan. Żona Lota. Nie odwracaj się i nie patrz na miasto. Odwróciła się. Konsekwencja? Można powiedzieć, ona zamieniła się w słup soli i to na tym koniec konsekwencji? Oj, gdyby żyła, nie doszłoby do tego, co doszło między Lotem a jego córkami. I nie byłoby wiele, wiele przykrych sytuacji z tego rodu. Ale ja chcę wam powiedzieć, że żona Lota to już jest odprysk innego spojrzenia. Spojrzenia, które odbyło się znacznie, znacznie wcześniej. Kiedy stada Abrahama były duże i stada Lota się powiększały. I Abraham mówi, słuchaj do Lota, nie możemy być już razem dłużej, bo się po prostu nie mieścimy tutaj. Jak ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Jak ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Wybierz sobie. I co zrobił Lot? Nie spojrzał na Boga, którego uczył się poznawać przez Abrahama, czy Abrama, swojego wuja. Tylko wyszedł sobie na punkt widokowy i rozejrzał się. Góry, skały. Tam nie będzie nic ciekawego. Jaka zieleń, równina, żyzna ziemia. Wow, to jest to. I wybrał. I okazywało się, że ten wybór był doskonały. Szybko został zauważony. Nikt go nie przepędzał. Najpierw był na polach pod Sodomą, a potem w końcu zasiadał w bramach. Czyli był jakimś, no nie wiem, może zastępcą burmistrza, a może samym burmistrzem, czy majorem, jak wy to tutaj nazywacie. W każdym razie był osobistością w Sodomie. Wszystko wydawało się, że jest piękne. Jedno spojrzenie zmieniło bieg życia tej rodziny. Jozue, wspaniałe zwycięstwa. Jerycho pada. W euforii idą dalej. Mi się bardzo podoba to miasto Aj. Wiecie dlaczego? Bo tam jest fajne określenie, że serce... O, znacie Boże Słowo, stało się jak woda. Wiecie, co woda robi? Jak wlejecie, o, tu mam kubek, jeszcze troszkę w nim wody. On jest taki stożkowy. I woda się do niego dostosuje. A jakby to był płaski spodek, to co woda byłaby dalej stożkiem? Nie, ona się dostosuje. Ona jest po prostu elastyczna.
Serce ludu izraelskiego stało się jak woda. Wiecie, co to oznacza? Gdziekolwiek, jakiekolwiek sytuacje, zawsze się dostosowali i było. Nie było jednoznacznej postawy. My idziemy w imieniu Boga Wszechmogącego, który nas wyprowadził z Egiptu, i idziemy zdobywać tą ziemię. Nie. Ich serce stało się jak woda. A co to spowodowało? Bóg powiedział, macie to wszystko wyciąć w pień, zniszczyć, nic nie przyjmować, bo to jest zanieczyszczone. I oczywiście dziś niektórzy, nie zagłębiając się za daleko, mówią, jakiś ten Bóg jest krwawym Bogiem, mściwym Bogiem. Wtedy nie działały sanepidy jakieś, ani żadne inne ochrony. A jeżeli zarazy jakieś gnębiły te narody, nie było innego wyjścia. No właśnie. Ale był jeden człowiek. Jozuego 7:21 o nim czytamy. Achan. Ujrzałem wśród łupów jedno spojrzenie. Piękny płaszcz babiloński. 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Wiecie, jak my coś zobaczymy, to najczęściej zapragniemy. Czasami się nie da od tego oderwać. Zobaczysz coś w sklepie, jeszcze w dodatku, że jest w promocji. Jeżeli od razu nie kupisz, to następnego dnia idziesz, czy jeszcze ta promocja jest, i patrzysz. I mało jest takich, którzy mają na tyle silnej woli, że się odwrócą. Mówię, więcej do tego sklepu nie pójdę. Ja powiem wam, kiedyś potrzebowałem taką wiertarkę, no, parę otworów wywiercić i tak dalej. Patrzę się, ja, promocja. Nie może być. Normalna wiertarka kosztuje tam gdzieś koło 500 zł, że jakaś tam markowa, Bosch czy Black & Decker. A tutaj jakiś tam no name 39. Spojrzałem na to, co myślę, nie. Poszedłem. Ale później myślę, no potrzebuję zrobić dziurę w ścianie. I to nie jedną, ze 3 czy 4. Poszedłem sprawdzić, no rzeczywiście 39. 39 zł. Co myślę, no to kupuję. Wziąłem, przyniosłem do domu, założyłem wiertło. I na tym się skończyło. Żona mówi, przecież nową wiertarkę sobie kupiłeś, a ja mówię, że muszę iść kupić wiertarkę, bo... No właśnie. Jak zobaczysz. Więcej przykładów? Zamiast być zaangażowanym w walce, doglądać swoich wojsk, które były gdzieś tam na froncie, Dawid sobie wziął urlop, Labor Day. Długi weekend. I sobie pozwalał dłużej poleżeć, potem wyszedł na taras i spojrzał. I taki focus. Zobaczył. I co doprowadziło do upadku, do grzechu. Widzicie? Jedno spojrzenie. Jedno spojrzenie. To nie musi być jakiś ciąg długich spojrzeń. Jedno spojrzenie. Jakże ważne jest, abyśmy kontrolowali, bo nasza dusza jest wrażliwa nawet na to jedno spojrzenie. To jest z ciała przychodzi wzrok, prawda? Przychodzi i do naszej duszy. I nasza dusza jest tak wrażliwa na to, co z ciała pochodzi, że czasami to, co od ducha przychodzi tam od wewnątrz do duszy, można zapomnieć. Natomiast tutaj oczy. Mógłbym mnóstwo przykładów podawać. A co, jeśli chodzi o Samsona? Podobała się
moim oczom. I nie zwracajcie, rodzice, uwagi, że to jest Filistynka. Ona mi się podobała. Moim oczom. Koniec, kropka, nie ma innego argumentu. Drodzy, ale Bóg, znając tą naszą, ja wiem, słabość albo silną stronę, bo przecież nas stworzył. Przygotował, że również jedno spojrzenie może być bardzo, bardzo brzemienne w pozytywne skutki. Pamiętacie naród izraelski na pustyni, gdy ich węże zaczęły kąsać? Ile razy trzeba było spojrzeć na węża miedzianego, którego Mojżesz wywyższył na pustyni, Bóg mu to kazał zrobić? Raz. Wystarczyło tylko raz spojrzeć i człowiek żył. Jedno spojrzenie, bracie i siostro, spojrzenie na to, co Bóg czyni, daje życie. Wyzwala w naszej duszy coś, co napawa nadzieją w beznadziejnej sytuacji, bo ci ludzie byli w beznadziejnej sytuacji. Ukąszenie było śmiertelne i to była kwestia kilku godzin. Spojrzenie ratowało życie. Kiedyś mówiąc na ten temat u nas w zborze, w tym momencie przerwałem kazanie i poprosiłem naszego takiego też barda, o którym z Piotrem sporo rozmawiałem, Roberta Kasprowicza, i on zaśpiewał pieśń w tym momencie. Tą, której wy zaczęliście dzisiaj. Pamiętacie, co dzisiaj zaczął zespół śpiewać? Zwróć swój wzrok na Jezusa. Spójrz na Jezusa, a zbawienie zaczyna spływać do nas. A uzdrowienie staje się naszym udziałem. A wyzwolenie staje się cząstką naszego szczęścia. A nadzieja się pojawia. A tam, gdzie był bezsens, naraz się sens życia pojawia. Spojrzeć na Jezusa. Panie, otwórz me oczy, bym mógł Cię zobaczyć. Oczywiście śpiewamy, bym Cię mógł słyszeć. A inna pieśń mówi, chcę być jak On. Mówić jak On. Ale również patrzeć. Patrzeć jak On. Bo wiecie, On patrzy i widzi to, czego my nie widzimy często. Rozmawiamy ze sobą, mamy społeczność. Ale On widzi każdego z nas. I gdyby to Jezus bezpośrednio rozmawiał, to nieraz by przez te słowa, które my mówimy do siebie, powiedziałby, słuchaj, ale ja chciałbym dotknąć tej dziedziny Twojego życia, aby tam nastąpiło wyzwolenie i rozwiązanie. Panie, naucz mnie widzieć Twoimi oczyma, abym w swojej posłudze wobec innych ludzi umiał docierać do sedna sprawy. Wiecie, my w zborze mamy taki zwyczaj, że ludzie wychodzą do przodu, którzy mają potrzeby, i ja nie muszę wzywać nikogo ze starszych ani z liderów grup domowych, żeby wyszli i modlili się z tymi ludźmi, bo oni już wiedzą, że nikt, kto wyjdzie do przodu, nie może stać sam ani chwili, że trzeba natychmiast stanąć obok niego. Wiecie, jakże cieszę się i jestem wdzięczny Bogu, że coraz więcej tych, którzy się zaczynają modlić z tymi osobami, które wychodzą do przodu. Ta osoba mówi, pastorze, czy tam do kogoś ze starszego zboru, ja proszę o modlitwę o to, o to, o to, o to. A ten człowiek stoi, patrzy i mówi, dobrze, ale jak u ciebie z tą sprawą? Wtedy głowa spada w dół, najczęściej łzy się leją, bo trafiasz w sedno sprawy. W sedno sprawy. Bracia i siostry, my tego potrzebujemy. My potrzebujemy w ten sposób sobie usługiwać. I to jest w zasięgu nas, naszym. Przepraszam, nie mój. Nehemiasz tak widzi,
Duch Święty tak widzi. Ale przecież On wypełnia nasze wnętrze. Przecież przyjęliśmy Go. Wielu z nas przeżyło napełnienie Duchem Świętym. To nie jest życiem, wielu z nas nie jest życiem mieszkańców Jerozolimy, w której tylko świątynia jest odbudowana, a reszta jest w ruinie. Wielu z nas przyjęło już Nehemiasza i ten Nehemiasz jest wśród nas, jest w nas. I On chce poprowadzić nas wedle swoich prawideł. I to jest ważne, abyśmy uczyli się wsłuchiwać w Jego głos. A co On mówi? Nurze. Ach, takie fajne słowo staropolskie. Ono już niewiele mówi. Wam na pewno, a w Polsce nam też niewiele. Weźmy się do roboty, mówi. Ty Duch Święty nie mówi, weźcie się do roboty, a ja będę się patrzył, czy to robicie dobrze. To weźmy się razem, weźmy się razem. Jakże to wspaniale, że współpracownikami Bożymi możemy być w tej służbie. Drodzy, to jest coś pięknego, że możemy mieć również ten dar, dar, który pozwala nam spoglądać na rzeczy dookoła nas, tak jak widzi Bóg. Ja pragnę uczyć swoją duszę, aby odrzucała te spojrzenia ciała, ale by uczyła się patrzeć oczyma Nehemiasza. Pragnę uczyć również swoją duszę tego, aby przestała słuchać tego, co uszy słyszą, te cielesne, i według nich kształtować później decyzję czy postawę. Bo te uszy cielesne, co zaczęły odbierać? Chichot, wykpiwanie, ośmieszanie tego, co Bóg rozpoczął działać w Jerozolimie. Wiecie, nieprzyjaciel Boga i nasz będzie za wszelką cenę starał się zniszczyć ten proces, który Bóg rozpoczyna w życiu każdego z nas. I my tego musimy być świadomi. Boże Słowo mówi, że Jego zamysły nie są nam tajne. Czy rzeczywiście jesteś świadomy tego, jak działa? Bardzo często zawężamy działanie tej mocy ciemności do tego, że to są pożądliwości, że to są pokuszenia. Ale ja uważam, że tak mi się przynajmniej wydaje z obserwacji mojego osobistego życia, że tych pokuszeń to tak w zasadzie diabłu niespecjalnie się udaje. No bo jako chrześcijanin już przywykłem do pewnych rzeczy i wiem, co jest grzechem i staram się tego unikać. No przecież nie pójdę kraść. Przecież nie będę zabijał. Przecież nie pójdę cudzołożyć. Mam wspaniałą żonę od 44, już prawie 5 lat niedługo. Jest, i nieraz sobie mówimy, wow, myśmy 40 parę lat temu nie wiedzieli, co to jest miłość. No więc ta cała sfera wszystkich tych pokus, jak gdyby jest gdzieś obok. Ale czy to oznacza, że jestem wolny od tego, że teraz diabeł już nic? Czy jesteś wolny od tego, że ten, który jest na zewnątrz, już nie chce, nie będzie wywierał na ciebie żadnego wpływu? O! Czytaliśmy. Nie wiem, czy diabeł, czy nieprzyjaciele, a tak zaczyna być na naszą nadzieję. Najpierw zaczynają podważać Tobiasz, ten Sanbalat, ten Arab. Zaczynają podważać, co wy to robicie? Buntujecie się przeciwko królowi. Zaczynają śmiać się z nich. Ty dalej będziecie czytać w 4 rozdziale i następnym mówią, co? Do budowy murów się zabieracie?
Wystarczy, że lis na to skoczy, co wy wybudujecie i wszystko się zwali. Wykpić. Ośmieszyć. Zniweczyć. Zniechęcić. Pozbawić zapału. Pozbawić energii. To jest jego zadanie. Nawet wtedy, kiedy robimy dobre rzeczy. Tu kiedyś już był chyba gdzieś, albo gdzieś w zborze, nie wiem, już, bo często jestem na nabożeństwach, będąc teraz tutaj. Ktoś wspomniał o tych czterech z wiarą, którzy przynieśli swojego przyjaciela. Wiecie, oni mieli cel, aby doprowadzić tego przyjaciela do Jezusa. Myślisz, że jak masz dobry cel, to wszystko już się teraz będzie przed tobą układać, wszystkie drzwi się otworzą? Nawet wierzący ludzie ci będą w tym przeszkadzać. Bo przychodzą z tym swoim przyjacielem i mówią, przepraszamy bardzo, my chcemy do Jezusa zanieść tego naszego przyjaciela. Tam jest taki tłum i każdy mówi, nie, 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 ja ledwo go widzę i nie ruszę się z tego miejsca. A ja też chcę go słyszeć. Jakże łatwo było im wtedy zrezygnować. Bracie i siostro, ja chciałbym dzisiaj zmotywować każdego z nas, abyśmy zdobywali się na taką determinację do końca. Nie puszczę cię, aż będziesz mi błogosławił, jak była u Jakuba. Nie puszczę cię, aż będę w pełni błogosławiony. Miał świadomość, że osiągnąłem cel. Nie zaprzestajmy modlitwy w połowie, a czasami w 90%. Bóg jest Bogiem wiernym. Tych czterech miało determinację i to powiem okropną. Ja nawet nie wiem teraz, jeszcze pół biedy, jak go targali, bo tam gdzieś jakąś drabinę chyba znaleźli na ten dom, bo jak inaczej. No jeżeli na tym to łoże, wiecie, jakie to łoże było? No taki plet. Cztery końce, czterech ich było. Jeszcze pół biedy, jak go ciągnęli głową do góry, a jak szli pierwsi dwaj z tymi nogami. Różnie to mogło wyglądać. A ten biedny, sparaliżowany ani protestować, ani zabronić, bo oni mieli determinację. Ja myślę, że właściciel tego domu, z racji tego, że przyjął Jezusa i Jezus był u niego, siedział najbliżej Jezusa. I w pewnym momencie czuje, że mu się jakiś tynk za koszulę sypie. Patrzy się, a zamiast sufitu widzi niebo. I to coraz większe. I wreszcie widzi czterech. A potem spuszczają. No, ja widziałem, jak spuszczają trumny do grobu. Są wprawnymi, ale temu zmarłemu to już nie przeszkadza, jak to idzie. Czy głowa najpierw, czy nogi. No, ale ten był żywy. Osiągnęli cel. Położyli u stóp Jezusa. Bracia i siostry, czy myślicie, że mogło być zakończenie inne niż to, które było? Po prostu musiało być takie, jakie było. Człowiek uzdrowiony, jeszcze dodatkowo przebaczone ma grzechy. Właściwie najpierw przebaczone grzechy. Wszyscy mądrzy tam się zaczęli zastanawiać, któż to może przebaczać grzechy, jeżeli nie jest Bogiem. No właśnie, Bóg to był. Ale oni go nie rozpoznali. Ale tych czterech wiedziało, że on ma moc. Bracie i siostro, ja chciałbym, aby każdy z nas, aby moja dusza, aby to, co się znajduje w moim wnętrzu, było świadome, że moc Pana jest w nas. Że Nehemiasz przyszedł, aby dokonywać w nas i poprzez nas swoje dzieło. My nie realizujemy swoich własnych planów i zamierzeń. Ale jesteśmy gotowi, aby Jego plan i Jego zamiary w nas i poprzez nas mogły być uzewnętrzniane.
Ale co tego jest potrzebne właśnie, by mury nasze były odbudowane, a bramy odnowione i odpowiednio otwierane i zamykane. Bo wiecie, chrześcijanin to nie jest człowiek, który jest zamknięty, zakuty, tylko hermetycznie nakręcony na Biblię i świata poza tym nie widzi. My żyjemy na świecie i widzimy, co się dzieje na tym świecie. Biblia nas zachęca, abyśmy nawet wiele badali, sprawdzali, ale trzymali się dobrego. A więc to oznacza, że te bramy powinny być czasem otwarte. Wtedy, kiedy światło dnia, one były otwarte. Wtedy, kiedy wszystko było widoczne, były otwarte. Ale przychodziła pora, w której zamykano bramy i koniec, kropka. Teraz jesteśmy tylko we własnym otoczeniu. I nasze myśli koncentrujemy na naszym Panu. Drodzy, to jest kolejna porcja tego, co chciałem przekazać wam dzisiaj. Mówiąc o Nehemiaszu, jego dziele odbudowy naszej duszy, naszego wnętrza. Naprawdę ja cieszę się z tego, że Bóg ze mną ani z tobą jeszcze nie skończył. Że On ma ciągle swoje zamysły i swoje plany wobec naszego życia. On ciągle pragnie, abyśmy się wznosili coraz to wyżej i wyżej. Z kimś kiedyś tu rozmawiałem przed laty, będąc tutaj w Stanach, kiedyś słyszałem America number one, we are on the top. Ja mówię, i z tego się cieszysz? No to! It's great! Ja mówię, fajnie. No ja tylko zastanów się teraz, będąc na szczycie, dokądkolwiek się udasz. Jak myślisz? Co? Będziesz się dalej wznosił? Bo ze szczytu, w którąkolwiek stronę się obrócisz, pójdziesz w dół. Mówię, wiesz, że my jesteśmy błogosławieni w Europie, że ciągle jest Ameryka i patrzymy, wow, jeszcze jest coś do osiągnięcia. A wy? Wielu ludzi zniechęconych, no bo co jeszcze więcej można osiągnąć? A ja się cieszę, że w duchowym życiu mamy ciągle coś do osiągnięcia. A szczyt osiągniemy wtedy, kiedy znajdziemy się tam, po drugiej stronie. I wtedy z tego szczytu, bracia i siostry, już nie będziemy mieli potrzeby nigdzie schodzić. Bo będziemy przed tronem Najwyższego, Świętego Boga. Będziemy przed w Jego obecności. Nie będzie żadnych potrzeb. Nie będzie żadnego płaczu, bólu, smutku, rozwiązywanych problemów. Będziemy właśnie na topie i na nim będziemy mogli pozostać na zawsze. Co to znaczy na zawsze? To jest określenie czasu. A wieczności się nie da określić żadnym czasem. To nie jest 24/7 czy 7/24. Tam nie będzie 7/24 ani żadnych godzin, miesięcy, lat. Tak zawsze z Panem będziemy. To jest moją modlitwą, to jest moją życzeniem, to jest pragnieniem mojego serca, aby Kościół Jezusa Chrystusa w ten sposób pozwalał Duchowi Świętemu, by odbudowywana była nasza dusza. Bo mając mocną duszę, obwarowaną duszę, naprawdę jako Kościół Jezusa Chrystusa będziemy mogli, a w to wierzę z całego serca, będziemy mogli odegrać bardzo istotną rolę w historii jeszcze tego świata. To będzie chwalebny czas, kiedy Chrystus przyjdzie i będziemy mogli naprawdę przed Jego przyjściem stanąć. Ja nie wyobrażam sobie, że Kościół Jezusa Chrystusa będzie w stanie: Panie Jezu, całe szczęście, że już przychodzisz, bo moce ciemności już tak nacierają, że jeszcze troszkę i już byłoby po nas.
Wczoraj mówiliśmy, że moce ciemności na wzgórzu węża zostały wystawione na widok. Jezus wystawił je na pośmiewisko. Pokazał, że są pokonane. A jeśli je rozbroił, to kto jest zwycięzcą? Jezus. A Jezus jest głową swojego ciała, którym jest Kościół. A więc my w Chrystusie jesteśmy prawdziwie zwycięzcami. I tak niech się stanie. Amen? Amen. Amen.